Dzień dobry, cześć i czołem, witam bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie z Antihero i po raz kolejny zaczynam tak jak ostatnio, czyli już jakby będąc na planszy. Nieważne, ip. No, zrobimy tak. Sorkin, chwilę się rozmyśliłem, zamyśliłem w każdym razie. No właśnie, tak jak gościu napisał, strasznie długo czeka się na te. Na przydzielenie przeciwnika, tak więc. Tak czy inaczej, gramy na gracza o niku Crimson Weasel. Weasel to nie wydra, by the way. Nie jestem pewny. Weźmy sobie scouta, zobaczmy teraz, co jest tutaj. Ma obok siebie Strange Falls Club. Dobrze wiedzieć. Mam wrażenie, że z gościem już kiedyś grałem. Interesting. No dobra, zobaczymy. Ole Boga! Jak ja zaczynam mieć ze sobą maraton nagrywania i montowania. Orzesz kurczaczki. Ale cóż, coś za coś, żeby, prawda, móc smażyć sobie dupę na plaży we Władku, co zapewne w tej chwili robię, to... Znaczy w tej chwili, jak filmik pojawia się na YouTubie. No nic. Znaczy gra mi się dosyć fajnie, ale to kurczę już zauważam, że zaczyna być to męczące, kiedy nagranie jakiegoś jednego filmu czy coś i zmontowanie go zajmuje ileś tam czasu, ale jak się robi to jeden, co ileś tam dni na przykład czy coś, to jest jeszcze spoko. Takie, spoko. Esty. A niech cię po prostu. To jest takie, spoko, w porządku, nie ma problemu, nie? I w ogóle. Easy peasy, lemon squeezy, luzik. Ale jak tu człowiek siada i zaczyna nagrywać na zapas. I jeszcze mu coś po drodze nie wychodzi, tak jak cholera chociażby mi z ostatnim 60 seconds, które wziąłem. Znaczy to już nie ostatnim, no ale którymś tam poprzednim. Które mi się wzięło, skasowało, a w zasadzie, które skasowałem sam przez pomyłkę. O la Boga, po prostu. O Jezu. Jeszcze zmontowałem je wcześniej. Jeszcze żebym nie montował i usunął to. To pal go 6, jak to się mówi, nie? Ale kurde felek, jak wszystko zmontowane i człowiek taki... jest dobra, zawsze to tam już ma. Dobrze, jest co tam puścić na tubę. Fajnie i w ogóle włosy tego Tiny Teama wyglądają jak banany, nie? Nieważne. No, także tak sobie, tak do takich wniosków sobie doszedłem, prawda? Tak więc cóż, weźmy łyka kawy, żebym nie zasnął. Ale fakt. Z tym, co gościu tutaj napisał, że strasznie długo się czeka. Myślę, że powinni zrobić coś takiego. Jakby już się powinni jakoś bardziej zainteresować. Church. A to ciekawe. Ale to też jest ciekawe. Tu pójdę najpierw. Powinni zrobić jakiś taki piękny myczek. Żeby przyciągnąć tu więcej ludzi, nie? Zróbmy tak. I powiedzmy, że zróbmy tak. A nawet mógłbym jeszcze jednego w tego sobie zakupić, ale to mi niepotrzebne na razie. No, kurczę, żeby coś tak... No nie wiem, no bo jak tylko wypuścili, to ściągnęło to jakąś tam liczbę osób i to było takie wtedy... Wow, super, fajnie i w ogóle, nie? Ale właśnie weszli, ludzie w to grali, wtedy się długo nie czekało, a teraz powoli część ludzi odeszła, część gra w... No, część odeszła, a część po prostu gra w innych godzinach, nie? I o tyle, jakby na tyle, może, kurde, nie potrafię się wysłowić. No i jakby te casual mecze idą bez problemu, nie? No, normalnie z reguły się kogoś bardzo szybko znajduje i te ruchy tam są wykonywane wtedy, kiedy się da. I fakt, widzę często, że albo kiedy gram wieczorem, to bardzo szybko dostaję odpowiedzi, albo ja właśnie wykonuję ruch sobie w dzień, a dostaję odpowiedź tam w środku nocy, że mój przeciwnik ruch wykonał. Czyli
bardzo prawdopodobnym jest to, że po prostu gram na kogoś z innej strefy czasowej, na przykład Stany czy coś, i sobie wtedy ludzie siadają. No albo po prostu na kogoś, kto siedzi w nocy, nie? Ale, no ale jakby, nie? No więc kurczę, żeby troszkę więcej ludzi tu ściągnąć. No niedobrze, gościu, wypadł stamtąd. O nie, synek. Kościoła, kościołu, ja ci nie oddam. No fucking way, co zrobimy w związku z tym? Zrekrutujemy gang i go stąd wywalimy chyba. Tak myślę. Tak myślę, że to będzie dobry pomysł. Jeszcze weźmy sobie, zeskotujmy tutaj. What the fuck? Czemu on taki duży gang ma? Trochę mnie zagiął, tak szczerze. Bo nie mogę mu nic z kościołem zrobić, nie? Zeskotujmy sobie tutaj. I tu ma drugi kościół, pozdro, zeskotujmy tu. Myślę, że zrobimy ten gang. Nie ma kogo, tylko nie mam kogo zaatakować tym gangiem, to jest problem. Taki mały. Ale dobra, zróbmy tak i powrzucajmy sobie tutaj, żeby przynajmniej te latarnie pofarmić. Ale słuchajcie, zrobił się mały problem. O, mogę tak przechodzić? Pozdro, no nieźle. To chyba to zmienili, bo... Mogę niby tego wyrzucić, tylko wtedy mnie gangiem zaatakuje. Nie, nie, to spadamy sobie. Kończymy jak najbardziej. Dużo mam latarni, tylko co z tego? On ma za to duży gang i dużo punkciorków. Pomyślmy. Z drugiej strony, gdyby to dobrze... No, także dobra, już jakby wracając na razie do poprzednich rozkmin, to myślę, że fajnie by było, gdyby tutaj wzięli sobie twórcy, zrobili w ten sposób, żeby dodali coś naprawdę takiego mega. Coś, co by przyciągnęło tych nowych. Kurde, Felek, on gdzieś tutaj będzie miał ten bank. 100%. Będę potrzebował Assassinate, a inaczej go nie rozwalę. To już widzę. Ale zanim Assassinate... No, nie bardzo wiem, co zrobić, kurczę, Felek. On się szykuje już powoli na tego. Ale dobrze, ja mu mogę nawet tego gościa oddać. Chyba muszę zeskautować powoli gdzieś tutaj i zobaczyć, co to jest Pancrease Court. O, jak pięknie. Cudownie uciekł. Bardzo mi się to podoba. Zrobimy tak. Tak. I zeskautujemy to. Estate. Fucking shit. O, dobra, to zróbmy ekspert scouta. Hello. Hello. Tu i tak nie mam jak zeskautować. Mógłbym niby kasy zdobyć trochę, tylko po co mi ta kasa, jak i tak nie mam gdzie tej kasy ładować, nie? Zróbmy tak po prostu. Ty zaatakujesz tutaj i się rozwiniesz jakoś w pewien sposób. Okej. Okay. Damage czy gold? To jest dobre pytanie. A jak nagrywa się dźwięk? Dźwięk się nagrywa, spoko. Dobra, powiedzmy, że w jeden damage możemy... Nie no, w sumie on ma dosyć duży ten... W sumie trochę bez sensu chyba. Bo i tak już duży mam przepływ latarni. On ma dosyć duży gang. Problem jest taki, że w zasadzie jego gang będę mógł tylko assassinate'em rozwalić.
Co tutaj zrobić? Myślę, że kluczem właśnie będzie pójście w Truant Officera, ale to później. Tak myślę. Mógłbym teoretycznie spróbować mu Strange Falls Club odbić czy coś. Tylko, że to. Tylko, że to niewiele sensu by miało. No, troszkę mnie gościu zagiął. Wydawało mi się, że tak jakoś fajnie wyszedł ten start z mojej strony. A tak troszkę nie bardzo mam co robić. I niby nikt jeszcze żadnych punktów zwycięstwa nie ma. A się robi trochę przypał. Tutaj wrócił gangiem. Okej, spoko. Spoko, dużego problemu nie ma. Ja myślę, że tak, że wejdziemy sobie tu, zaatakujemy tego. I kupimy Brewing. I tu zostawimy go. Żeby mi gangu nie mógł rozwalić tak łatwo. A sam skoczę, nie wiem, tu zobaczę co jest. I będę się szykował w daggerka. No będę jakoś kombinował, żeby może jego ten gang trochę rozwalić. On będzie chciał pewnie teraz w Strange Falls Club pójść po to, żeby jego gang miał maksymalnie, nie, 5 serduszek, a 6. Jeżeli trzech łobuziaków, te sieroty, wyślę tutaj do Strange Falls Club, to ma jego tagowie mają 1 HP więcej i gang. Zobaczmy co tutaj gościu wykombinuje. Ja myślę, że to jest dobrym pomysłem, aczkolwiek ja bym bardziej... tylko tak mogę. A naprawdę nie mogę stąd, ale w tę stronę? To jest bez sensu. Dla mnie to jest bug jakiś ewidentny. Bo dlaczego niby? Się boję, że jak zrobię tak, to... A zobaczmy, zróbmy tak. I czy mój gang może tu zaatakować? No właśnie, bez sensu. To jest totalna głupota. Skautujmy i ty gangiem weź tutaj sobie zaatakuj. Będziemy sobie równolegle ten gang rozwijać, tak jak tamten ziutek. Damage. Ty natomiast kiknij tutaj. Potrzebowałbym kasiorki tak naprawdę, chociaż nie do końca. W sumie niekoniecznie potrzebowałbym kasiorki. Dobrze, skautuj tutaj. Orphanage. I to jest bardzo ciekawa wiadomość, tak w sumie. Nie wiem nawet, czy nie zrobić tak, że kupić daggera i pójść w safecracker. A może nie, weźmy kupmy tak, brewing. I ty sobie, ziutek, podejdź tu i tak sobie staniesz po prostu. Blokując dostęp komukolwiek, żeby tam zabił. Explosivesy myślę, że nie. Można by było pójść w daggera i przygotować się na następną turę. I tak też zrobię. Dagger? W ogóle dlaczego ja mu pokazuję, co ja robię? Dagger, a w następnej turze możemy w tym momencie... A nawet, kurde, mogę Explosivesa kupić, ale nie. W następnej turze pójdziemy w Safe Crackera. I może w dwa gangi, zobaczymy. Zobaczymy, tak czy inaczej Safecracker jest bardzo fajną opcją, bo daje nam dodatkowego golda za każde tam, za każdy rabunek. Poza tym mogę zarąbać tą Skimpole. Bez przypału w tej chwili. No, musiałbym zeskautować, ale to idą dwa skauty, nie no, trzy skauty trzeba było zmarnować na to. Gościu widzi w tej chwili tylko mojego taga. Nie ma tutaj czerwonych stópek. Więc widzi tylko mojego taga, ale już będzie widział więcej. A idź pan. Dobra, zobaczy więcej, ale to nie ma z tym raczej dużego problemu, bo... Teraz właśnie, pytanie. Teraz pytanie, słuchajcie. Czy ja chciałbym iść w Explosiva i bronić któregoś Trading House albo coś takiego?
3. W sumie to mógłbym tak zrobić, nie? Nawet... pójść w eksplozywa i bronić Trading House. Ale też mógłbym pójść w Safecracker. Chyba jednej latarni mi zabraknie do tego. I trochę pookradać dookoła. Później stworzyć dwa gangi i spróbować jakoś te dwa gangi rozwinąć. To... nie wiem, to w sumie to mi przeszkadza. Chociaż nie tak mocno, bo ja sobie to po zwykłą postacią tutaj wezmę, przejdę. A naszym tajny teamem... Także dużego problemu nie ma. Ej, no to nie jest głupie w sumie, nie? Bo ja go zablokuję od tyłu po prostu. Ha! Zablokuję go od tyłu. Oh, yeah. Ej, w sumie to mogę tak zrobić. Mogę i Safecrackera kupić i eksplozywa, nie? Zróbmy tak. Safecrackera kupię. A i w sumie eksplozywa też kupię. Eksploziv wejdzie sobie tutaj. Ty natomiast z tym Safecrackerem wejdziesz sobie, nie wiem, wejdziesz sobie gdzieś bliżej naszej strony, bo raczej będzie tutaj, o właśnie, bardzo spoko. Zrobimy tak. Tutaj weźmiemy sobie, zbarglujemy. Okej. No i nice, troszkę jakaś orki zdropiliśmy. Zrobimy też tak. Rozwalimy sobie tutaj. Okej, okay, to jest całkiem spoko, pójdziemy w damage. I tutaj tak, 3, będę miał 6, będę miał 6, więc tak, ty zablokujesz tego. Więc albo tamten ziutek będzie musiał o punkty akcji się dodatkowe pokusić, że tak powiem. Swoje, znaczy dodatkowe, w sensie zmarnować jeden swój punkt akcji, żeby rozwalić tego taga i dopiero gangiem będzie mógł wyjść i mój gang tutaj zniszczyć. Albo oleje. Dobra, trochę jakby go tutaj wstrzymałem. Dobrze by było też iść właśnie w kierunku Assassinata i dzięki temu wzięliby się Jewelry i stąd mógłbym wystilować, chyba że on zaraz weźmie. Mhm. No, to było do przewidzenia. Ale tak czy inaczej nie będzie w stanie, właśnie, jeszcze nie jest w stanie wykonać pierwszego zabójstwa płatnego, także jest ok. Co prawda Golda sport dostaje i to mnie boli. Ale z tym nie powinno być dużego problemu. Ja myślę, że... tylko tak, najgorsze jest to, że nie będzie mnie stać jeszcze na Assassinate'a. Kurczę, 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 no tak się zastanawiam. I jeszcze najgorsze jest to, że ja nie wiem, jakie dwa budynki on jeszcze ma. On pewnie ma gdzieś bank. To jest bardzo prawdopodobne. Od mojego trading house to wara. Przejęcie orphanage byłoby bardzo dobre. No, o tym mówię. Wyślij jeszcze jednego i truant oficerem ci tam wjadę na ryjek. O, no to ciekawe. A to ciekawe. Co, on czeka na mojego truant oficera, czy jak? Na jego miejscu to bym trzy sierotki wrzucił, żeby mnie wykurzyć stąd. No może specjalnie czeka, on może dopiero w następnej turze będzie chciał... Uuu. Tragicznie się babeczka ustawiła. Znaczy dla niego idealnie, dla mnie tragicznie. Albo truant officer, albo... nie, truant nie chce. Truanta nie chce. Nie mam golda cały czas. Więc wystilujemy tutaj. Baby, don't hurt me no more.
Mi zapomniałem, nieważne. Nice. What is love? Ot co? No dobra. Fucking shit. No i poszła tura w dupę. Dobra, to jest misiaki luz. Dostałem po dupie. No, pięknie to zrobił. Nie mam, nie mogę nic zrobić w tej chwili. Niby ma tylko jeden punkt, powiedzmy drugi z kościoła, trzeci z Braiba, którego kup... Truant Officera kupił. Jak się bałem tego trochę i tak myślałem, że może tam. Ale jakby nie miałem na to szansy. Znaczy myślałem, że tak, że zdobędę golda tutaj za diamencik. W tym momencie za ten diamencik wezmę sobie, kupię eksplozywa i albo umieszczę go tutaj w swoim training house, albo umieszczę go tu w orphanage, żeby no jakby żeby on nie umieścił tego eksplozywa i żeby w następnej turze użyć truant officera na sierocińcu. Na tym orphanage. No i taki był plan, tylko cholera jasna, no wziął mi, pięknie mi go pokrzyżował. No dobra, dobra, to z tego płynie też jakaś nauka i to całkiem spora, że się tak wyrażę. No, trudno bywa, no. Cóż. Cóż ja mogę. A w ogóle gdzie gość tym gangiem uciekł? Gdzie go gang stoi? Nie wiem. Dobra, ale teraz co ja bym chciał zrobić jeszcze? To już jest chyba nie do odratowania, słuchajcie. Ten assassination contract mnie w ogóle nie interesuje. Tu jest jego gang, prawda? Prawda. Zemsta będzie słodka, bo zrobimy tak. Więc to koniecznie. A co więcej, tu też bym chciał zajść, tylko tu się spodziewam właśnie tego. Tu się, słuchajcie, spodziewam pułapki, więc. Więc zajdę tam na sam koniec. Nie, bo i tak nie będę miał czym zaatakować. Chociaż. Spróbujmy. Wydaje mi się, że tam go nie było, że raczej tam pułapki, że nie wstawił, ale tu są te obrazy. To mnie to nie interere, dobrze, zróbmy tak. No i tym razem jest okej, tym razem tutaj nie zostawił pułapki, więc jest całkiem w porządku. Okej. To zrobimy tak. I nie stać mnie na gang. I tym trochę przegrywam. Trochę było do przewidzenia, że on tego eksplozywa tam wrzuci. Szczególnie, że przejął tylko co. Mało tego, spodziewam się, że w tej chwili też wyślę tam eksplozywa. O, tutaj. No cóż. Gacia. Gorsze jest to, że ma kasę na kolejnego truant officera. No właśnie. Ride this way, children. Oh yeah. Podoba mi się ten gościu, bo to taki zwyrol. Jest taki dwoje. Zwyrol, chycel, takie najgorsze zło i przyjeżdża. Ride this way, children. Ja pierniczę po prostu. Yeah, pier. No. Dobry kolo. Dobry kolo i dobry głosik gościa. No dobrze, ale jesteśmy tak trochę w martwym punkcie, bym powiedział, bo... Więc to jest trochę ten moment, gdzie... Muszę... Stać mnie na dwa gangi? Stać mnie chyba na dwa gangi, w sensie... I tak też zrobię. Trochę kasy nie mam. To jest problem. Nie mam dochodu gotówki i to strasznie boli. On nawet z tych dwóch kościołów... Tak, tak, dobrze odmieniam chyba. Dostaje dwa golda co turę. To nie jest majątek, ale to już jest sporo, więc jakby...
Kurczę, no. Najgorsze jest to, że ja teraz nie dostaję żadnych latarni. Bym przejął dwa. Muszę przejąć jeden trading house. I to tak całkiem na poważnie bym powiedział. Tylko jakby to zrobić. Albo kościół przejąć po prostu. Czy dostanę za to gang? No to bardzo mnie to cieszy, bo ja myślę, że zrobimy najpierw tak i tutaj zaatakujemy tobą. Bo i tak nie na nic nie jesteśmy, mam zero latarni, no właśnie, więc tak, zróbmy tak. Dzień dobry. Zróbmy tak. Dzień dobry. Ty weźmiesz cokolwiek, damage, gold, damage, weź sobie damage, bądź celem jakimś. Mało tego, utworzymy drugi gang i spróbujemy tak. Udało się. Bardzo mnie to cieszy. Damage. W związku z tym potrzebuję golda. Sześć golda, akurat tyle ile potrzebuję mniej więcej. Chcę jeszcze golda, czy chcę uciekać tam dalej? Nie, jeszcze gold. Będę pazerny, jeszcze golda, więcej! Teraz robimy tak, że tu stawiamy sobie taga. Niech on tutaj się zastanawia, co to ma robić. Tu wrzucimy tak, dzień dobry. Mało tego, na tyle jest to ważny dla mnie punkt strategiczny, że tutaj zostawię tego assassinata. Szkoda, że w sumie jego tego assassinata nie rozwaliłem. Ale pal licho tam. Powiedzmy, że zrobimy tak, z tym, że kurde, dwie latarnie to nie jest dużo. To mógłbym wziąć teraz, wykupić to, tę kradzież obrazów. I na estate'y zapolować. A, on to robi. Z tego co widzę. A może nie? Przyjacielu, co ty robisz, powiedz? A, wykupi obrazy i od razu do dwóch wbije, tak? No. Niedobrze. To tak trochę mój pan. Do trzech! Pięknie to zrobię. Pięknie to zrobił. Cudo. Po prostu gościu ogromnie na całej linii, nie? Piękna sprawa. Kurczę, Felek. Tagiem wzmocni gang. Nawet jeszcze jednym zapewne. Bo i tak ma tańszych ich. Kurde, coś mi teraz przyszło do głowy. Sorki. Zapisuję, bo zapomnę. Dobra, okej. Okay. Spoko, spoko. W związku z montażem filmów, więc... Luzik. To jest tragedia jakaś. On musi mieć jeszcze jeden trading. Znaczy to cholera wie co on musi mieć. Muszę ta jego się pozbyć na pewno, nie? No najgorsze jest to, że ewidentnie gościu mnie po prostu rozjechał jak chciał. Muszę zabić mu gang, żeby się za bardzo nie panoszył. Gold, na przykład. Why not? Ten gang, tu bym zaszedł, tylko tu jest, kurde, to 90%, że tu sobie siedzi pułapka, nie? I co z tego, że ja tutaj zajdę, ale on z drugiej strony ma tyle surowców, że ja mógłbym to surrenderować
Jakby to wcale wtedy nie byłby zły ruch. Dobra, Timmy, luzik. Najpierw zdobędziemy golda jakoś. Zdobędziemy golda. Jeszcze nie mam pomysłu, co z tym goldem zrobię. Sprawdzimy trading, czy tu nie ma jakiejś pułapki. Nie ma. Więc wyrzucimy tego ziutka stąd. Bo mogę. Tutaj pójdziemy w damage. Wyśmienitym pomysłem uważam jest nie, słabym. Weźmy, wyślijmy tutaj tak, elo. Tak czy inaczej myślę, że stąd weźmiemy gold. Teraz weźmiemy taga i taga postawimy tutaj. Się zostawimy trochę po prostu. Równolegle rozwijane dwa gangi, ale on ma tyle latarni, że on zaraz zrobi to samo, pozdro. Najprawdopodobniej tak, on zaraz zrobi to samo i jak wtedy będzie miał na spokojnie cały mój board, jakby nie będzie miał żadnych szkód na bordzie, nie będzie miał żadnego zagrożenia, to zacznie zdobywać punkty zwycięstwa i tyle. Ale czekajcie, zobaczcie, tu nawet są studzienki na mapach. Ala faza, nie? Bajera. Super sprawa. GG. GG. Okej, ale ja i tak nie jestem w stanie tego wygrać, bro. W sensie on ma tak, dwa kościoły. Photot head, diamond, upgrade. A, okej, okay, i braiba kupi. Spoko. Kontrakt, ma dwa kościoły i kupi braiba zapewne. I teraz pytanie. Wykupić mu braiba, żeby on tego nie zrobił? Czy wbić się do kościołów? I truant oficerem mu wjechać do kościoła jednego. Okej. Okay. Tak czy inaczej będzie go stać na braiba. Wydaje mi się. Bo tak, nawet jak będzie ten droższy bribe, to i tak będzie go stać na niego. Więc lepszym rozwiązaniem byłoby kupienie truant oficera, zabicie teamem tego, o tego łoziutka brzydkiego, później kupienie eksplozywa, eksplozywem tutaj pułapkę, aktywowanie pułapki i wtedy truant oficer na kościół. I wtedy teoretycznie on jeszcze nie wygrał, aczkolwiek to wszystko jest tylko kwestia czasu. Jest kwestią czasu, może tak to ujmijmy. Dobrze, i tak zróbmy tak szczerze, zróbmy tak. Kupmy truant oficera, kupmy też to. Ty, tu. Dzień dobry. Teraz truant oficer wjedzie tu. Hello, children. Hello, children. And now you're mine. Hello, you're mine. Więc wjedziemy sobie tutaj. Elo, siema, co tam? Co tam, jak tam? I teraz zrobimy dalej. Mało tego, tak zrobimy. Zskautujemy tu. Tym zrobimy tak. Wejdziemy tu, to pewnie będzie trap. Kurde, musiałbym zeskautować. Dobra, zróbmy tak, skoro tak. Jest mały problem. Ale tylko taki mały, taki tyci, on te piccolo problemu, luzik. I wejdziemy sobie tutaj, zostawimy mu trapa, nie? I powiedzmy, że zrobimy tak, chociaż mam wrażenie, że to takie przeciąganie gierki
żeby przeciągnąć, ale kurde, tak tego poddać nie chcesz, masakrę po prostu. Ale gościu, naprawdę... bajerka. Czy inna sprawa, że pewnie ja mocno zlamiłem, ale... jakby pięknie to zrobił, nie? No po prostu... mua, cudo. Tak, bribe to spoko, do tego ja się spodziewałem. Pytanie? O, wow, do tego kościoła nikogo nie wysłałem, pozdro, żadne środki. No to Lipton. A, fuck, zrąbałem. GG. Zrąbałem, no przecież, ja nie miałem golda na to, żeby tutaj wrzucić jeszcze, on mi... Kurde, ja myślałem, że eksploziv mi tu trapa założy. Okej. Okej, dziękuję bardzo. G moda fucking G. No, ale zawsze to, słuchajcie, jakaś nauka. Wcześniej kiedyś grałem za bardzo agresywnie, teraz wydaje mi się, że za bardzo zacząłem latać za surowcami i szukać tych surowców, tak jak w jakimś, czy to na streamie? Nie, chyba też w jakimś odcinku na tubie poprzednim. Jak grałem na takiego przeciwnika, który bardzo surowce, bardzo tych surowców dążył i chciał je tam za wszelką cenę zagarnąć jak najwięcej. W tym czasie ja zrobiłem te 5 punktów zwycięstwa, tak jak on, tak jak teraz mój przeciwnik, nie? Generalnie nie miał, ale gdzieś tam powoli się przygotowywał i zdobywał je. No i mnie ścignął po prostu, no także... Zobaczymy jak będzie następnym razem. Ten mecz uważam za bardzo udany, bo bardzo fajny przeciwnik, bardzo fajnie mi się z nim grało. No i zobaczymy, ja bym chciał tylko jeszcze leaderboards zobaczyć i top rankings. No Crimson Weasel, no bro, no halo, no ja tak patrzę, że coś gościa kojarzyłem. Graliśmy z top 2, że tak powiem. No, ale dobra, okej, okay, no, w porządku. Dobrze, tymczasem dziękuję wam ślicznie, zapraszam do kolejnych filmów na tubie. I cóż, kupujcie Antihero, bo nie mam z kim grać, no. To, takie tam. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego razu, cześć!